Cześć, witajcie w dzisiejszym teście. Tym razem koniec nudy, bo mamy tu ponad 400 koni, a dokładnie 421 koników drzemiących pod maską tego Mercedesa AMG CLA 45S. Standardowo zacznijmy od kluczyka. Warto zwrócić uwagę, że sam kluczyk już ma ładnie wyglądające logo, oznaczenie AMG. Jedyna uwaga, jaką mam, to widać po nim, że jest mocno już nadszarpnięty czasem, a samochód przecież jest w miarę nowy. Po prostu jest bardzo śliski i łatwo go zgubić. Tutaj nie za bardzo też jest jakieś miejsce, żeby go zawiesić, no chyba, że tu będziemy coś kombinowali. Ogólnie bardzo taki śliski, wypadający z rąk, więc trzeba mieć to na uwadze. Taki detal, ale może denerwować. Dobra, ale na drzewo. Oby nie dosłownie. Zaczynamy od kół. Hankooki Winterycept Evo 2 z potężnymi zaciskami hamulcowymi, na czerwono oczywiście, nie może być inaczej, AMG. Ogromne wentylowane, nawiercane tarcze hamulcowe. Odnośnie hamulców nie mam zastrzeżeń, co prawda jest to auto, którego nie katowałem, raczej żadnego nie katuję w moich testach, ale na torze nie miałem okazji sprawdzić jego możliwości, ogólnie przycisnąłem parę razy tam, gdzie można było, użyłem trochę układu hamulcowego i wydaje mi się, że hamulcom zarzucić przy dynamicznej jeździe raczej nic nie można. Z tyłu podobnie, na bogato też czerwony zacisk z oznaczeniem AMG. Oczywiście wentylowana i nawiercana tarcza, naturalnie mniejsze, jak to zawsze ma miejsce w samochodach. Przód jest głównie odpowiedzialny za hamowanie, tył musi być zawsze wspomagający, ale cała główna siła hamowania jest zawsze na przodzie. Winterycept Evo 2, jeszcze kontrolnie sprawdzamy rozmiar, 255-35-19. Jop, czyli mamy dokładnie ten sam rozmiar. No w końcu napęd na 4 łapy 4Matic, więc nie powinno być inaczej. W napędach na tył często różnią się opony tylne, ogumienie tylne względem przedniego rozmiarem, ale w przypadku napędów na 4 łapy, jeśli mówimy na przykład o Mercedesie i BMW, to zazwyczaj jest to ten sam rozmiar. Zazwyczaj, bo są wyjątki. Piękne logo AMG CLA 45S. Poczwórny wydech z eleganckim, robiącym wrażenie dyfuzorem. Powiem Wam, że rzadko kiedy mam sytuację, że gdy testuję sportowy samochód, zdecydowanie więcej dziewczyn reaguje na auto na ulicy niż facetów. I myślę, że za sprawą głównie tego koloru, bo kobiety, które zobaczyły ten samochód, zaczepiło mnie parę z nich, powiedziały, że piękny, piękne auto, czy można kupić takie w Polsce, czy można w salonie. Także były zainteresowane. Niektórzy myśleli, że to moje prywatne auto. No niestety nie. Ja mam 4 dzieci, więc tu musiałbym je na dachu raczej wozić. No ewentualnie jako drugie, trzecie. A kto bogatemu zabroni. No ale dobra, przejdźmy do meritum. Samochód jest dosyć nisko zawieszony. Może tego tu akurat w tym momencie nagrania nie zobaczycie, ale wrzucę Wam parę fotek. Trzeba bardzo uważać. Jeśli chodzi o ten parametr, jest naprawdę niewiele tego miejsca. Może żeby było to bardziej czytelne, pokażę Wam maleńki kluczyk. Maleńki kluczyk, który postawię na asfalcie. Tu się nawet dwa takie kluczyki nie zmieszczą. Zobaczcie, jak ten kluczyk jest malutki. Więc trzeba bardzo uważać, ponieważ no, można zrobić małą szkodę. Generalnie jest to ustrojstwo, domena aut sportowych, że trzeba bardzo uważać na przód. Lepiej parkować tyłem, który zawsze, wiadomo, wisi dużo wyżej. Dobra, ale przejdźmy do ciekawych elementów stylistycznych. Jak przystało na to nadwozie, mamy drzwi bezramkowe, także możemy mieć bajery jak w kabriolecie. Z tyłu naturalnie też, jedynie zostaje tak głupio wyglądająca płetwa, jak opuścimy tą szybę, no ale wiecie, no taka konstrukcja samochodu. Przy moim wzroście 186 zobaczcie, że z tyłu miejsca jest trochę mało. Moja córka narzekała, jak tu jechała, a jest malutka. Większe dziecko jechało z tamtej strony, tam fotel specjalnie ustawiłem. Pewnie się dziwicie, dlaczego jest taka ogromna różnica. Ano dlatego, że fotel jest po byku i jak się patrzy przez prawe ramię, to niewiele widać, bo widzimy wtedy tylko ten element. Więc ja, żeby mieć lepszą widoczność, gdy manewruję, cofałem, to sobie przesunąłem ten fotel bardzo do przodu. Dlatego właśnie ma taką pozycję. Mam pewne zastrzeżenia odnośnie spasowania jakości pewnych elementów. To po prostu trzeszczy. Kabina nie jest za szeroka. Ja oczywiście nie mam jakichś przesadnie grubych nóg, ale no, opierałem tutaj nogę parę razy kolano i niestety to troszkę mi przeszkadzało, bo odzywał się ten plastik. To taki mały detal. Jeśli chodzi o całą resztę, no to muszę też się przyczepić do tego, co już krytykowałem nieraz. Posłuchajcie. No co to jest, przepraszam bardzo. Może to i wygląda z poziomu, z pozycji fotela kierowcy, jak jedziemy, fajnie ten wyświetlacz OLED tu, ale to tak trzeszczy, nie rozumiem tego, po prostu
dlaczego Mercedes nie może tego zrobić podobnej jakości jak tutaj. To wygląda jak jakaś chińska dostawka, jakbyśmy sobie to z AliExpress czy z jakiejś Alibaby sprowadzili i sobie sami dosztukowali. Ja mam takie skojarzenia. Nie jest to pierwszy i na pewno nie ostatni Mercedes z tymi elementami. Tu mamy właśnie kontrolę wydechu, zawieszenia, tam tryby. Fajnie, że jest, bo to jest fajny pomysł, tylko dlaczego taka trochę bieda jakościowa? Tego nie rozumiem. Odnośnie fotela, no to specjalnie tu zastrzeżeń nie mam. Sztywno zintegrowane zagłówki, jak już widzieliście przed chwilą, fotel sportowy, trzymanie boczne odpowiednie, bardzo fajnie można usiąść. Mercedesy, lubię je za to, że można usiąść nisko, także praktycznie siedzimy na asfalcie. Może tu nie jest najniższa możliwa pozycja, jaką oferują nam Mercedesy, ale i tak jest bardzo nisko z racji chociażby tego, że auto jest nisko zawieszone. To połączenie zapewnia nam bardzo fajne wrażenia i pierwszorzędne doznania z jazdy. Bagażnik nie rozczarowuje, jak to w sedanie, mamy sporo miejsca. Na wysokość też jest ok. Dzielona, jak widzicie, kanapa na trzy części. Środek najwęższy, jak to zawsze 40, 20, 40 w proporcji możemy składać. Nie ma tu elektrozamykajki, ale w takim aucie nie jest to potrzebne. Super wrażenie robi w tym kolorystycznym zestawieniu lotka na klapie. Mamy ten spoiler, więc robi to dodatkowe, dodaje dodatkowego pazura. Połączenie tych kolorów jest moim zdaniem kapitalne. W ogóle nie jestem fanem, specjalnie nie jestem fanem Mercedesa CLA, jeśli chodzi o sylwetkę. Natomiast w tym wydaniu, w wersji CLA 45S AMG i w tym kolorze, w tych felgach, które, uwaga, jeszcze jeden fajny element, nie wspomniałem, nie ma śrub na zewnątrz, jest nakładka. Takie wrażenie mamy, no trochę przypomina to auta sportowe, auta wyczynowe, że nie mamy tej śruby na wierzchu. Ewentualnie kojarzy się z centralną śrubą, jak w autach rajdowych i innych tego typu urządzeń, które są, służą do szybkiego przekładania kół. No to fajnie wygląda, po prostu, że nie ma tych kapsli z wystającymi śrubami. To mi się bardzo podoba, także to lajkuję też za stylistykę. Niestety widzieliście, że felgi noszą ślady uszkodzeń. To nie moja sprawka. Takie auto otrzymałem i trochę boli. No ale wiecie, jak nie ma rantu ochronnego, który by chronił felgę, a jest taki profil, no to nie ma siły, nie ma zmiłuj, że te uszkodzenia będą. Oznaczenie, proszę bardzo, turbo. Mamy Romeryk z plusikiem. Panorama jak najbardziej. No i za chwilę, to chyba na co czekacie, wrażenie z jazdy. Tu jeszcze deska na sportowo AMG. Wnętrze z tymi okrągłymi pięcioma wylotami powietrza, bardzo ładnie zaprojektowane. Pianobłyknica złośliwa naturalnie, że jest. Mam jeszcze pewne zastrzeżenia, to w czasie jazdy będę mówił. Ekranik jest malutki, który nam wyświetla dane. Tu mamy ogromną połać czarnego plastiku, można się w lustrze przejrzeć. No i ten drugi ekranik, troszkę mały ten ekran, trochę tak się czujemy, jakby to było jakieś auto, powiedzmy, z gatunku formuły F1 czy coś takiego, no, gdzie tam tylko wyświetlać jest minimalistyczny. No jednak chciałoby się mieć troszkę więcej informacji na tym ekranie, może większą czcionkę do 300 na godzinę z wyskalowany prędkością, jeszcze też robi fajne wrażenie. Szkoda, że to wszystko jest takie malutkie. Zaglądamy pod maskę i ruszamy. Jeszcze może kilka słów na temat AutoSearch, dzięki którym ten samochód dzisiaj oglądacie. Jest to firma, która buduje lepszą motoryzację, co widzicie na tej właśnie obudowie tablicy rejestracyjnej. Chłopaki zajmują się pośrednictwem, pomagają sprzedawać auta. I aktualnie ten Mercedes jest na sprzedaż. Jego cena ze wszystkimi kosztami leasingu, przejęcia tego auta, to jest poniżej 300 tysięcy złotych brutto, z tego co mi wiadomo. Ale możecie wszystko sobie sprawdzić. W opisie filmu dostaniecie link. Jeśli coś przekręciłem, wszystko możecie zweryfikować. Także zapraszam do klikania i oglądania oferty w autosearch.pl. Możecie sami sobie to wszystko zobaczyć. AMG, dumnie to wszystko się prezentuje. Proszę bardzo, Mark, co tam jest, jakiś Schulz, wszystko jedno, Mercedes AMG Germany, proszę bardzo, wszystko mamy elegancko z logiem zbrandowane, a samochód, no cóż, no, to co ma pod maską, to nikogo nie będzie za bardzo ekscytowało, bo to są tylko 2 litry w 4 cylindrach z jedną sprężarką, nie jest to nawet biturbo i generuje bajańskie 421, już mnie trochę poniosło, to nie to auto, nie będę robił spoilerów, 421 kunia,
I o dziwo, pamiętacie jak w poprzednim wydaniu Mercedesa ten poniżej 400-konny, dwulitrowy doładowany wariant o mocy tam 380 koni, ludzie się śmiali, była mega polewka, że ten silnik nie zrobi nawet 50 tysięcy. Otóż tu mamy więcej niż 50 tysięcy i ta mocniejsza odmiana, najnowsza, radzi sobie z tym przebiegiem, przy tym przebiegu silnik sobie radzi bez problemu. Jedyny problem miała skrzynia biegów, która, uwaga, już na gwarancji była wymieniana. Mercedes nie robił problemów, wymienili skrzynię biegów, ale jest to powszechnie znana bolączka tych wyczynowych czterocylindrówek. Niestety skrzynie nie dają sobie rady. Zdaje się, że tamten moment obrotowy i moc dają im za bardzo oberwać, po prostu obrywają i niestety automat się poddał. No ale gwarancja fabryczna od tego właśnie jest, żeby spać spokojnie i nówka, skrzynia na razie śmiga bez problemu. Jadimi! No dobrze, moi drodzy, w takim razie koniec tego pitolenia. Odpalamy jednostkę i zobaczymy, jak to jeździ. Okej. Radyjko wyłączamy. Tak jak wspomniałem w prezentacji, do 300 wyskalowane prędkościomierz, także fajnie to wygląda. No i nie bez powodu, no w końcu mamy czym tu przycisnąć. Sport Plus na wyświetlaczu. Jak odebrałem auto, myślałem, że jest to ostatni tryb. Okazało się po przekręceniu kółeczka, że mam jeszcze tryb race. Także jej, mój ulubiony w tym samochodzie. O dziwo, właśnie nie tryb komfort, nie tryb sport, czy ten sport z plusikiem, tylko właśnie ten tryb race. A dlaczego sobie upodobałem najbardziej ten tryb, to zaraz Wam opowiem w czasie jazdy. Najpierw spróbujmy nie zahaczyć tym autem o nic, bo mimo tego, że na moim osiedlu jeździłem niezwykle wolno, przejeżdżałem przez progi z prędkością maksymalnie, nie wiem, 3-4 na godzinę w tempie pieszego, to miałem taki moment, że zaliczyłem kontakt gdzieś spodem podwozia delikatnie, także niczego nie uszkodziłem, ale było takie przeszuranie przy, mówię, no, praktycznie prędkości pieszego, więc no, troszkę mnie to zmartwiło, bo o ile szkód żadnych nie zaliczyłem żadnej szkody w tym aucie, nie spowodowałem, to jednak jest taki pewien dyskomfort poruszania się po mieście takim samochodem, czego nie spodziewałem się, że w sedanie CLA, najmocniejsze odmianie, będę miał takie problemy jak w jakimś super sportowym samochodzie. No ale dobra, na drzewo, to są techniczne pewne sprawy. Silnik ochoczo wkręcamy, ochoczo, sam się wkręca ochoczo na obroty, a my robimy to jeszcze chętniej. Wiem, to nie jest to samo co 5 czy 6 litrów w Jankesie, aczkolwiek biorąc pod uwagę średnie zużycie paliwa na dystansie 6600 kilkudziesięciu kilometrów, zaraz Wam o tym powiem, ale może na razie. Drogi fenomenalnie w trybie sportowym, w trybie race, bo mamy ten ostatni chorągiewkę, dzięki bardzo sztywnemu zawieszeniu, odpowiedniej szerokości laczków i profilowi też słusznemu do takich osiągów. Oczywiście mieszanka zimowa jest mieszanką bardziej plastyczną, miękką, na pewno na sztywniejszej letniej gumie będzie jeszcze twardziej, jeszcze taki będzie brutalny ten samochód. Ale no nie wiem, czy to już nie będzie ciut za brutalne. To połączenie właśnie gumowej opony, tej bardziej takiej elastycznej, plastycznej gumy w trybie race, czyli najmocniejszym, najsztywniejszym nastawom zawieszenia. No, troszkę gość troszkę optymistycznie ten zakręt ściął. Goddammit. No jest ten efekt, oczywiście sztucznie też podbijany w kabinie. Pups and Banks lekkie, nie za mocne, tu nie ma efektu, który by sprawiał, że wow, po prostu cały czas chcemy tego słuchać. Nawet nie wiem, czy w Focusie RS te odgłosy pracy wydechu w wariancie 2.3, nie mówię o tym oczywiście fantastycznie brzmiącym pięciocylindrowym poprzedniej generacji, tylko mówię o najnowszym, którego też testowałem na kanale. W końcu cztery cylindrówki musimy porównywać. Nie wiem, czy tam te odgłosy nie, bardziej mi nie pasowały. Tutaj jestem bardzo ostrożny z racji tego, że gdybym troszkę przesadził, to wracalibyśmy, znaczy jechalibyśmy dalej bez przedniego zderzaka, a tego wolałbym uniknąć. Wiadomo dlaczego. Zestrojenie układu kierowniczego jest bardzo porządne, w porządku, nic mi tu nie przeszkadza. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, gdy chcemy wykonać pełny
skręt, no to wiadomo, że mogłoby być lepiej, bo zwykle sportowe Mercedesy przyzwyczaiły mnie do tego, że jest 2.0. Nawet w moim ex-Leonie Cupra STM miałem, tu widzicie, że jest więcej. Jest, tu by było już 2.0, a tak mamy niestety jeszcze, musimy się konkretnie odkręcić. Czyli w sumie jest 2.5, nie 2.0. No, na tym polu mogłoby być troszeczkę lepiej, natomiast w czasie jazdy w ogóle tego nie odczuwamy. W ciasne zakręty wchodzimy tak bezproblemowo, tak wygodnie. Nie trzeba odrywać rąk od kierownicy prawie nigdy, gdy mamy nawet ciasny łuk. No chyba, że właśnie robimy to, co przed chwilą, no to już będziemy wtedy super sobie robić, więc trzeba wtedy zrobić tą przygodę. Co w tym samochodzie mi się nie podoba, żeby nie słodzić, bo moje testy i recenzje lubicie i cenicie za to, że jestem zawsze prawdomówny, jak ja to mówię, zero taryfy ulgowej i kawa na ławę, po prostu bez ściemy mówimy. Nie podobają mi się wspomniane oszczędności wynikające z jakichś tańszych rozwiązań, z tych plastików. Ani to nie wygląda zbyt pięknie, taki posrebrzany plastik tu, ani to nie jest dobrze skręcone, zmontowane, to trzeszczy. Te ekrany, tak jak wspomniałem, troszkę za mało mam przed oczami. Chciałbym mieć więcej. Nie odpowiada mi to. Tam, jeżeli chodzi o rozwiązania stylistyczne, jest dobrze, jest ładnie, ale tu jakoś ta kabina też wynika to oczywiście z segmentu. Nie mogę się czepiać, czy tu jest mniej miejsca, no w końcu to jest CLA, ta klasa w sedanie. Natomiast no, to są takie rzeczy, które troszkę rażą w drogim samochodzie. To, co mi się bardzo podoba, to właśnie charakter, który jest bezkompromisowy. To znaczy, gdy nas najdzie ochota na odpoczynek, dzieci marudzą, bo pierwsza przygazówka to już moje córy stwierdziły, że chcą wysiadać, jak je odebrałem ze szkoły przedszkola, bo im było niedobrze ze względu na ten odgłos. Puścimy Gostka. Sobie pojedzie. I co chciałem wam powiedzieć, że właśnie tak jak teraz jedziemy w komforcie, jest bardziej komfortowo, jak sama nazwa wskazuje, bardziej przyjemnie, ale samochód traci to wszystko, do czego został stworzony ten wariant. Dlatego szybko wracamy do trybu Sport Plus albo Race. I po prostu korzystamy z mocy, korzystamy z przyjemności, jaką daje nam ten samochód. Na dłuższą metę może to być troszkę męczące, ale zakładam, że większość bierze taki samochód nie jako daily, do jeżdżenia na co dzień, wożenie dzieci, przynajmniej jako drugie, jak nie trzecie auto. Jak to mówię zawsze, kto Boga temu zabroni. Natomiast zakładając moją sytuację, gdybym chciał to wziąć jako daily, nie mając czwórki dzieci, myślę, że i tak mimo wszystko jeździłbym zdecydowanie częściej w tym trybie race, czy sportowym, no można by sobie w indywidual ustawić to, co chcemy, na przykład sztywniejsze zawieszenie, ale bardziej komfortowe, sztywniejsze zawieszenie, natomiast bardziej komfortowe brzmienie, jeżeli dzieci będą marudzić, albo odwrotnie, chcemy mieć agresywne brzmienie, a możemy właśnie troszkę złagodzić te studzienki, progi i inne nieprzyjemności miejskie dzieciom. No możemy sobie to po prostu personalizować, co jest właśnie fajne w nowoczesnych autach, że jeden samochód daje nam kilka możliwości tego setupu ustawień, nie musimy zmieniać samochodów, tylko jeden może być troszkę jak taki kameleon, przeobrażać się albo w agresora, albo w, no może baranka, to za dużo powiedziane, ale myślę, że rozumiecie sens, nawet jeśli nie jeździcie takimi samochodami, o co chodzi. Konfigurujemy sobie najważniejsze elementy zawieszenia, wydechu, silnika, responsywności, automatu, przepustnicy elektronicznej itd. Odnośnie zawracania też nie mam uwag, zawraca ładnie, łamie się dobrze, czteronapęd tutaj nie rozczarowuje, przypomnę właśnie, wspomniałem już się o Focusie RS, to tam była po prostu tragedia, tamto auto zawracało tragicznie, nie wiem, ochrona przegubów, nie wiem dlaczego, co oni tam zrobili, no generalnie promień skrętu jak lotniskowca w Focusie RS, co mnie zszokowało i to była chyba jego największa wada, tu tego nie odczuwam zupełnie. Samochód jest też dobrze wyciszony, nie wiedzieć kiedy na obwodnicy przekroczyłem 120, no nieważne do jakiej prędkości, ale nawet tego nie wiedziałem. Nie chodzi też o moment, w jakim to się dzieje, że przyciśniemy tych 400 kunia, ten ogromny moment obrotowy i błyskawicznie z prędkości 60-70 wyskakujemy w dwukrotność, ale właśnie chodzi też o to, że bardziej słychać wydech, bardziej słychać sztucznie oczywiście też podbite w kabinie, już mówiłem. Natomiast nie ma tego huku, jeśli chodzi o wiatr, szumu z nadkoli, z opon, tak
Także tutaj też Mercedes nie rozczarowuje, jest dobrze. Na pewno niższe zawieszenie nie sprzyja odgłosom z asfaltu, ale za to sprawia, że mniej wiatr jest dokuczliwy. Zawsze, no coś za coś. Wyższe auta, które są wyżej zawieszone, są dalej od tego szumu z drogi, ale za to buda generuje wtedy bardzo dużo nieprzyjemnych szumów, najczęściej. Są oczywiście wyjątki w segmencie. Teraz tak, Pabst & Banks, jak powiedziałem, są. Auto, jak widzicie, mocny zakręt, bez problemu, nie muszę przekładać rąk na kierownicy. Klei się bardzo dobrze na tych zimówkach, nie przechyla się, body roll jest w zasadzie zerowy, co jest świetną sprawą, że możemy się po prostu tym autem cieszyć, nie bojąc, że zaraz nas wyrzuci gdzieś, jak z katapulty w zakręcie. To jest fantastyczna sprawa. Co troszeczkę by mi przeszkadzało w tym aucie? No, wspomniałem wam, nie powiedziałem wam, ile to auto pali. Na dystansie 6701 km, 6701 dokładnie, przy prędkości 45 na godzinę, po 149 godzinach, bo takie są statystyki, mamy 14,8 średnie spalanie według komputera. Załóżmy, że tam jest małe przekłamanie, 15 litrów. Ok, jest w porządku. Dzisiejsze moje spalanie jest dokładnie takie samo po 22 minutach jazdy, 21 km, 14,8. Więc możemy założyć, że ten mocarz z doładowanym czterocylindrowcem pali około 15 litrów średnio, zakładając roczne przebiegi. Także czy to jest zły wynik? No, powiedziałbym, że raczej nie. Raczej nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę, jak się tym autem jeździ. Na pewno nikt nie jeździ emerycko. Mogłoby być odrobinę lepiej, ale tu na pewno nie będę narzekał. W mieście, gdy jeżdżę krótsze odcinki, 6-10 km od zimnego startu, ale odpalam go w dzisiejszych temperaturach, zazwyczaj w okolicach 15 stopni, notuję spalanie w okolicach 17-18 litrów. W mieście, przypominam. I nie jeżdżę dziadkowo. Czasami sobie przycisnę, wiadomo, cieszę się mocno. Więc teraz... Ten samochód prowadzi się bezwysiłkowo, bo to jest najlepsze określenie, zupełnie bezwysiłkowo. Jest to auto, które zachęca do wkręcania na obroty, zachęca do przekraczania ograniczeń prędkości. Niestety, no ale cóż, mówię jak jest, nie chce się nim jeździć wolno. Po prostu za dużo fanu daje, żeby nim się toczyć z punktu A do punktu B jak Matizem czy Lanosem. Nie mam nic do tyłu, tak mi się po prostu jakoś skojarzyło. Żeby nie było, pozdrawiam właścicieli tej zacnej marki. I tak, jeśli miałbym opiniować na podstawie wielu samochodów podobnej klasy, droższych i tańszych, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, silnik, skrzynia, zawieszenie, to jaką mamy pozycję za kierownicą, jaka jest sama kierownica, która jest bardzo fajna, jak przystało na Mercedes AMG, bardzo porządnie zrobiona, manetki, nie mam zastrzeżeń, bo na tym polu raczej w Mercedesie rzadko kiedy można ponarzekać, nawet jakby się chciało, to powiem tak, że no grzech marudzić w tym samochodzie. Jeśli tylko by wyrwać go w dobrej cenie, to naprawdę grzech marudzić na to, co mamy. Miałbym pewne obawy odnośnie znanego problemu z automatem. To nie są tanie rzeczy, a jeżeli posypie się automat po gwarancji, no to mamy problem. Już raz, jak wspomniałem w czasie tego testu, to miało miejsce w tym aucie. I cóż, no nie jest to coś, co pozwala spać spokojnie, aczkolwiek wiecie. Niestety, no, jest zabawa, są wydatki. Najczęściej tak to wygląda. Odpalmy, przyspieszmy. No właśnie, tak, tak tym się jeździ. Jest fan, jest zabawa. Moi mili, wad mało, jak powiedziałem. Generalnie to, co w dzisiejszych nowoczesnych Mercedesach, te wady dotyczą wykonania kabiny, spasowania niektórych elementów plastikowych. Mówiłem to wiele razy, no słyszycie, ale teraz trzeszczy. Co prawda oparłem tu, tu coś troszeczkę się rusza. Ogólnie, jeśli byście podchodzili do zakupu tego auta, to nie chcę was do niego zniechęcać, żebyście nie odebrali, broń Boże, źle tego mojego przekazu. W nowych autach prasowych, które testuję, z dużo mniejszym przebiegiem, w droższych segmentach Mercedesa są te same problemy. Po prostu Mercedes tak ma. To, że tutaj coś zatrzeszczy, że te plastiki są dosyć takiej jakości biednej, no to cóż, pokażę wam może jeszcze jedną rzecz.
jak to wygląda ten OLED. Sport Plus, Sport, tu mamy Race, tak samo nam się to wyświetla na ekranie. Wspomniany licznik, widzicie, żeby nie było, pokazałem Wam 6704-14.8. Tu mamy ten zacnie wyglądający prędkościomierz. Tu dzisiejsze moje 15 obecnie spalanie. Tak wyglądają te wszystkie zegary. No, obrotomierz można sobie. Widzicie, wskazówka przesadnie nie laguje, chociaż no nie jest to analog, da się żyć. No i tak jak powiedziałem, tutaj mamy tryby pracy wydechu, też przestawiamy, zmieniają się kolory. Komfortowe zawieszenie sportowe, sport z plusikiem. A tu na tym OLEDowym wyświetlaczu mamy zmiany. Co mnie jeszcze denerwuje, no to, że szyba ma najprawdopodobniej folię grzewczą zamiast tych spiralek, drucików staromodnych. I to jest o tyle super, że nie widzimy tych spiralek, ale już w którymś samochodzie kolejny jest to Mercedes, którym to widzę. Nie tylko Mercedesy cierpią na to, że jest jakby taki ciągły efekt falującego powietrza. Ta folia jest widoczna, ja po prostu to widzę moim wzrokiem i mnie to denerwuje. Widać, że to nie jest zwykła folia, taka upierdliwa drobnostka. Jak wspomniałem podczas prezentacji, troszkę mały ten licznik, biorąc pod uwagę, że tu mamy połać tego Piano Black. Kluczyk, który niestety mogliby troszkę lepiej zaprojektować, jest taki niewdzięcznie wyślizgujący się z rąk, a skoro nie mamy keylessu, nie mamy dostępu bezkluczykowego, będziemy go ciągle wyciągać, więc jest to też pewien mankament. No i piszczące hamulce, to też bolączka Mercedesów, że trochę je słychać od czasu do czasu, dają sobie znać. Poza tym, nie mam uwag. Moi mili, za wyjątkiem tych wszystkich rzeczy, po prostu nie wypada mi tego samochodu nie polecić, co właśnie niniejszym czynię. Gdybyście byli zainteresowani zakupem tego auta, nie zapomnijcie o linku w opisie odcinka. A tymczasem to by było wszystko. Do zobaczenia następnym razem. A następne auto, które będę miał, jeśli chodzi o te sportowe samochody, powinno budzić nie mniejsze, a myślę, że nawet większe emocje. Także nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku, żebyście nie przegapili. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Na razie.